Wszystko na sprzedaż. Okej. Okay. Towarzysze Justynian jeszcze jest. To do kościanego szybu. To akurat idziemy poza miasto porobić jakieś zadanka. To przy okazji Justyniana zrobimy. Zadanie. Gdzie to się wychodzi? Fucking. Mówisz tyle gliczy jest w tym, w inkwizycji? Może być. Może być. Co tam znowu? Ale dostał, kuszę. Dobrze daje warik tutaj, nie? Dobry. Ogólnie wszyscy są tu dobrzy, nawet z tego co widzę. To mi się podoba. Musisz mieć więcej ulubionych kolegów, jeleń. Może któryś się kiedyś pojawi. Jak nie jeden, to drugi. Skoro tego jednego akurat nie ma. Większa szansa. Procentowo rozkminiaj. O, najlepiej jakąś koleżankę, no to już... Tego chyba nie trzeba wspominać. Myślę. Zapisik. Tak. Tu jest tylko główne. Lecimy poza miasto. Okaleczone wybrzeże. Bum. Tak to jest. Pa pa ra 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 ta ra ta. Szukamy. O. Zwłoki jakieś. Zwoje Aviergana przejaw pierwszy. Pierwszy zwój opatrzony jest pieczęcią jakiegoś kasynskiego wodza. Moją córkę porwał pewien magik, a ja posłałem przeciw niemu mój legion. Dziewczynę udało się uwolnić, lecz w magika wstąpił jakiś koszmar. Mój legion nie dał mu rady, proszę więc uczony o pieczęć wiary dowolnej. Zapłacę ile się należy. Drugi zwój to Welin, na którym staroświecko brzmiącym językiem wypisano jakiś tekst. Co dziwne, czerwony atrament wygląda tak, jakby jeszcze nie wysechł. O upiora spętaniu, którego żadna fiolka poskromić nie zdoła. Jeden z trzech, by kres położyć rozdzielonych. Wolny, lecz uwięziony, nie mogę iść jego śladem. Prawda cię powstrzyma, bo to jest właśnie jej zadanie. Na końcu drugiego zwoju widnieje prosta mapa oraz czerwony odcisk dłoni z małym palcem uciętym na wysokości pierwszego stawu. Nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. Dziwne. Pa pa ra 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 pa pa pa. Poszukajmy, 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 poszukajmy. Musimy kobietkę odnaleźć. Chodźmy tam. Na dół. Jak już tam pójdziemy, to wiemy, że... jak już tam nic nie znajdziemy, to wiemy, że nie ma po co tam iść, nie? Po co się wracać.
Tutaj się całe, kurde, najwięcej zbirów się tutaj kręci. Dobra miejscówka. Widoczny. Tam też jakiś gruz. Mówisz? Miło mi, że tak o mnie myślisz. Jeżeli chodzi o moją fryzurę, to akurat to jest chyba najlepsze wyjście w tej chwili. Bardziej wymuszone. Czemu dużo zajebistych dup w szkole idzie do liceum niż do technikum? Witam Rakta. Bo dziewczyny najczęściej chcą iść na studia, a nie kierunkować się na zawód od razu. Jakoś tak mają, z tego co zauważyłem, chcą tak jakby iść na studia jakiś tam, nie? Bo w technikum to się tak już ukierunkowujesz, prawda? Masz technikum hotelarskie, żywieniowe, jakieś tam, a w liceum to jest dalsza nauka. Liceum cię przygotowuje do studiów bardziej, myślę. Dziewczyny to lubią. Mądre lubią być. Wiedzę pochłaniać. Na temat wszystkiego, co ich nie dotyczy też. I chyba dlatego. A, moje oko, a. Co tam, Rakta 2? U ciebie. To jaką ty masz klasę z 5 osób składającą się? Godzinę temu dopiero. No tak myślałem, że chyba jak wrócę z urlopu i będę miał na dniówki, to tak będą chyba później te streamy, zobaczę jeszcze. Nie o 15, tylko w później. Tylko ten ostatni taki właśnie na dzień przed pracą będzie o 15, bo muszę się wyspać, muszę wcześniej skończyć wtedy. Bo też ludzie albo w pracy, albo w szkole siedzą i tak z reguły około 17-18 dopiero się odmulają. No nie najgorsza ta Dragon Age 2, ci powiem. Naprawdę przyjemnie mi się gra, zajebiście. No nie, tylko nie mag, kurwa. Fuck. Muszę ich wyleczyć. Ha. Nic ci po tym. No. No i w ogóle fajnie się gra właśnie magiem, bo jest tak, kurde... No przyjemnie, tak jak napisałeś, tak, kurde, wiesz, strzela tak, kurde, nie wiem, płynnie i w ogóle wszystko tak działa. Ja na przykład byłem w liceum, u mnie w klasie, na profilu francuskim było chyba 26 dziewczyn i 6 chłopaków. Zajebiście, co? Centralnie tak było, w liceum oczywiście. Szukamy tutaj, kurde, kobiety jakieś.
której imienia jak zwykle nie pamiętam, bo tak już mam. Jeszcze możesz, wiesz, grać łotrzykiem i wojownikiem. Tutaj akurat nie wiem, czy byłeś na początku rozgrywki, ale wybierasz jedną z trzech klas. Także nie ma tak, że wiesz, że robisz sobie łowcę czy coś, tylko są trzy klasy do wyboru na początku. I wybierasz sobie tylko umiejętności, jakie tam chcesz. Że gierkę można przejść trzy razy, no minimum, co nie? Myślę. Ale to już tam kwestia. Na przykład Monia przeszła już dwa razy, tak? I trzeci raz chyba gra teraz. Żeby chyba wymaksować wszystko, co się da. Znaczy poznać wszystko, co się da i po prostu stwierdzić już, że... już więcej nie zrobi. Właśnie taka drobna rzecz, animacje walki w zwarciu magiem, czemu nie dali tego do Inkwizycji, co nie? To, czy to naprawdę taką dużo ich kosztowało, że musieli to ominąć? To innymi rzeczami się zajmowali na pewno też, ale kurde, mogli wrzucić też, nie? Na cukierniku, o proszę. Piece of cake. I jeleń. Piece of cake. Kurde, chciałbym umieć zajebiste torty robić i ciasto. To nie jest zły pomysł. Hop, hop, gdzie ta kobieta jest? Tu ktoś jest. To chyba ona, Orlana. Ależ fart. You there. Did my love send you? Will you take me to him? Jesteś jakaś dziwna. Ukochany? Either your father didn't give me the whole story, or I really, really hope you're talking about someone else. Fainriel, the man of my dreams. These brutes intended to take my maidenhood. As they argued about who would go first, I fainted. Then Fainriel spoke to me in a vision and told me not to fear. When I awoke, the men had slain one another. Please take me to Fainriel. I want to thank him properly. Możesz podziękować mi zamiast niemu. Jaki kurde cwany. Nie wiem, gdzie on jest. I'm sorry, but I have no way to locate him. Hey! What did you do to my men? I'll kill you till you're good and dead. Tak przez chwilę miałem... Kto to mówi? Kto to powiedział? No myślę, że nie wiem właśnie, nie wiem, no. Ciężko powiedzieć, ale gierka tak na 8, nie, 40-45 godzin, nie? Jest. Robimy prawie, że wszystko, jeszcze są tam zadania z dodatków. Nie wiem, po ile stoi teraz, ale na promocji jak trafisz, to... To myślę, że się, no wiesz, powinno ci się opłacać, myślę, no jak szczególnie na jakiejś promocji czy coś. Okej, okay, zrobiliśmy zadanie. Właśnie plusem, dużo ludzi narzeka na to, że właśnie teraz każda pieprzona większa firma chce sobie swoją platformę założyć. Ale plusem tego jest, że masz zainstalowane tych 6 programów, tych 6 platform, ale na każdej zawsze jakaś promocja jest. Nie? Zauważyliście to? Że jak na jednej nie ma promocji, to zawsze na drugiej coś tam jest na promocji. I to jest w sumie dobre.
że zawsze możesz sobie coś kupić, kurde, wiecie, taniej. Dzięki temu. Albo za darmo dają. Też nie jest, kurde, złe. Rozdarty grzbiet. Wita. Aha, tamten koleś już szukał tego złoczyńcy podobno. Zobaczymy, jak to się rozwiąże. Co tu się dzieje? Super. Pierścień z drewna Sylwana? Dalisko pamiątka. Może się spodobać Meryl, ok. Zwoja Wiergana, przejaw trzeci. Ja czytałem tylko przejaw pierwszy, ale dobra. Pierwszy zwój opatrzony jest jakimiś riwańskimi znakami. Był naszym bohaterem w wojnie przeciwko Parvolen, a my darzyliśmy go szacunkiem. Może to wszystko przez nas. Pewnego dnia zmienił się i zaczął traktować nas jak swe sługi, nie zaś tych, którym obiecał służyć. A później coś w niego wstąpiło. Potrzebujemy pieczęci w wierze wybranej przez ciebie, uczony. Drugi zwój to Welin, na którym staroświecko brzmiącym językiem wypisano jakiś tekst. Co dziwne, czerwony atrament wygląda tak, jakby jeszcze nie wysechł. O upiora spętaniu, którego żadna fiolka poskromić nie zdoła. Trzeci z trzech. Spaczyłeś męża przez innych wywyższonego. Nie poddam się, mimo że muszę stawić ci czoła. Prawda cię powstrzyma, albo nową prawdę stworzymy. Na końcu drugiego zwoju widnieje prosta mapa oraz czerwony odcisk dłoni z małym palcem uciętym u podstawy. Nie wiem, jak znajdę inne części, to się może coś z tego wykluje. Sundermount is cursed. Czyli ten Variel to jest... Co to jest? Ty jesteś... Co jest? Greetings, champion. That is what they call you in your city, isn't it? Did you need something? Szukam Antiwańczyka. I hear there is a criminal hiding among the Dalish. He is not among us. This criminal of yours is set up in a cave away from our camp. He said there would be people looking for him, and to tell anyone who asked where he was. Nie jest w tym za dobry. I thought the point of hiding was not to be found. He said he didn't want to endanger our people by asking us to lie for him. Not something you'd expect from a cruel and evil murderer, is it? He'll be waiting for you at the cave. Może być niepoczytalny, lekko zawsze. Tak zwany miły morderca. Strange. Why would the assassin want the Dalish to give away his location? Arlatan to nie? Sklep mistrza Ilena. Może zrobimy sobie zakupy, a raczej sprzedamy graty. Chyba nic nie pokona tutaj topora ojca gór. Kir z Centuriona? Nie. Cześć.
Czapka rezocylonisty? Nie. Nie. Nope. Nope. Klejnot Eteru. Nie dla mnie. To jest dobre. To jest dobre. To jest dobre. Zamiast tego. Wow. To jest dobre. Dobra, dobrze jest. Jeszcze klejnot sprawdzę. Dobra, dobrze jest. Zawsze nie chcę za długo siedzieć w ekwipunku, ale kurde, nie mogę. Nie mogę nie siedzieć w ekwipunku. Która to jaskinia w takim razie? Co tu robią pomioty? Fucking hell. I czemu ty prowadzisz? Ja tu rządzę. Pa pa ra 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 pa ra pa. Oh, super. Właśnie takie stare gierki, jak chcecie sobie kupić, to polecam poczekać na jakąś promocję, bo na bank będzie gdzieś promocja. Niedługo pewnie. No co chwilę jakieś właśnie... Co chwilę jakieś promocje na starsze gierki są. No chyba, że nie możesz się doczekać, żeby w to zagrać, no to wiesz... Wiadomo, nie? I co tam w tej jaskini? Się chowa. Pa pa ra 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 pa ra pa. Strange. Why would the assassin want the Dalish to give away his location? Już się pytałeś o to. Myślałeś, że nie słyszałem? Po prostu nie mam odpowiedzi, dlatego nie powiedziałem nic w Ariku. Ale spoko. Miałeś prawo sprawdzić. Good to go, motherfuckers.
No będę musiał te kurde 3 dni jeszcze przeżyć. Nie, w sumie to czekać 10 dni do urlopu. Kurwa. To niedużo, nie? 10 dni w sumie. Ale nie mogę się doczekać. Ostatni miałem w kwietniu, no to kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 4 miesiące temu. 4,5 miesiąca jakoś będzie bez urlopu żadnego, ani jednego. Ale planuję sobie to inaczej rozegrać jakoś w przyszłym roku, jeśli będzie taka opcja. Właśnie krótsze, ale częściej. I zobaczymy jak będzie po prostu, ale zobaczymy jeszcze. Trochę świata zobaczyć może się uda. Jakaś Praga. Może. Chorwacja. O, coś dla Izabeli. Szkoda, że jej nie ma z nami teraz. Traps. You can't say our man wasn't prepared. Nie da się ich rozbroić. Okej. Okay. Someone's left a surprise here for us. Coś tam się da chyba. I love doing that. Weź wszystko. Bardzo ładnie. Dumny jestem z was. Na święta też by się przydało mieć wolne, kurde, bo to jednak jest klimat. Ale nie zawsze da radę. Ja na przykład w tym roku będę w pracy w dni świąteczne, ale u mnie, ja na przykład lubię ten klimat świąteczny bardzo. Ja sobie na początku grudnia, pod koniec listopada już, kurde, sobie załączam jakieś tam światełka, jakiś klimacik już sobie montuję świąteczny, bo tak naprawdę to nie chodzi o te kilka pieprzonych dni, tylko chodzi o, myślę, o tą całą atmosferę, no to tą atmosferę to można sobie zamontować na cały grudzień na przykład, czemu nie? Tak mi się wydaje. Także ja tak robię. Niektórzy ludzie wyciągają wszystkie dekoracje świąteczne i na przykład, kurwa, nie wiem, dekorują dom na tydzień przed świętami i potem po tym, jak się święta skończą, to zdejmują i tak naprawdę w chuj roboty na kilka dni. No to już lepiej zrobić to na cały miesiąc chyba. I po prostu delektować się klimatem świątecznym, atmosferą, nie? Ja nawet nie mówię, że mnie to interesuje w kwestii, że tak powiem, pochodzenia tego święta, tylko po prostu. Mam z tym dobre wspomnienia, no i jest kolorowo, no kurde, jest kolorowo po prostu. No. Zimą jest zimno, ciemno i chujowo, no to zróbmy sobie kolorowy okres, no. Jeżeli nikt nie chce się wczuwać, dlaczego tak się robi, nie? Nieważne w sumie, dla mnie osobiście. Ja to widzę tak. Nie, to się nie uda. Może być to. Ja
Ole mi jebło. Chyba sobie rzucimy uleczenie. Mogłem, kurde, te zadania zielarza wziąć, nie? Znowu. Zapomniałem, że mi pisałeś, że jest w trzecim akcie też zadanie dla zielarza. Aj. Mogłem skoczyć tam do tego miasta. No już nieważne. Oj tam. Oła. Leczenie. Dobra, zaraz to padnie chyba. No. Now you, I wasn't expecting. Kto to jest? My name is Zevran Aranai, adventurer and occasional assassin. I must admit, I was waiting for an assault by the Krolls, not the mighty champion of Kirkwall. Przecież ty nie żyjesz. Co jest? Przecież on nie żyje. Słyszałeś o mnie? How do you know I'm the champion? Slayer of Kunari, Deep Roads Explorer, and may I say, one fine specimen of manhood? You underestimate your fame. Wspominałeś o krukach. I'll assume you're not talking about birds. Oh, please, do not tell me you know nothing of the Antivan Crows. We are the finest guild of assassins, an object of fear throughout the lands for any man with wealthy enemies. Or I should say they are. I am no longer a crow, a fact they find unacceptable. No to nie jest... To jest koleś, którego zabiłem w jedynce. Wczytałem save. Wszystko jest tak jak ten. Tylko nie on. On się nie zgadza. On powinien nie żyć. Spodziewałem się kogoś innego. Albo dlatego cię ścigają? There must be more to it than you leaving the guild. That is offense enough to the crows, believe. O ile to nie on, może to nie on. No ale tak samo się nazywa i wygląda, no. And other men. Oh, and the guildmaster. In fact, if you were a crow, you might make a fortune bringing me in. You should consider a career change. No, really. Czekałeś, aż cię zaatakują? I'm surprised you'd let yourself be cornered like this. Ah, let me guess. A man named Nuncio has asked you to capture a dangerous killer, yes? What did he say this time? That I killed his wife? Butchered his parents? Sold his children into slavery? Or did he tell you he was a lawman from Antiva, charged with apprehending a ridiculously handsome fugitive? Nie wierzę ci. Stop trying to talk your way out of this, or I'll have you gagged. Is that a promise? Bring me to Nuncio if you wish, but I warn you, he surely intends to kill you. The crows do not like loose ends, unlike myself. But you are a man who can clearly handle himself, yes? Hmm? Why worry? So, you can either tie me up, gag me, and then manhandle me, or you can take me to Nuncio. Which will it be, I wonder? Powinieneś nie żyć. Zabieram cię do Nuncio. None of your tricks. You're coming with me. Ah, as you wish. Let us see what Nuncio has to say. I'll follow you whenever you're ready to leave, Chum.